Przechodzimy do punktu 20. Jest to, Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 50/584/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonej w miejscowości Baborowo. Bardzo proszę Pani Kierownik o przedstawienie. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały, która była podjęta 21 września 2010 roku na sesji Rady Miasta i Gminy Szamotuły, uchwała dotyczyła wywołania procedury planistycznej dla dwóch działek położonych w miejscowości Baborowo z przeznaczeniem tych nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W związku z tym, że od 2010 roku zmieniły się przepisy w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz również w związku z tym, że na teren ten przeznaczony w studium zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, odstępuje się od sporządzenia uchwały i przystąpienia do sporządzenia tego planu miejscowego, dlatego że teren ten już na dzień dzisiejszy uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i przeznaczenie tego terenu, które było w studium, zostało już dzisiaj wykorzystane. Dziękuję. Nie rozumiem tutaj tłumaczenia przez panią kierownik wymienionego punktu uchwały. Dlaczego? Po prostu uchwała została wywołana przez Radę w 2010 roku. Od tego czasu minęło już sporo lat. Mamy rok obecny 2022. Pytam się, co przez ten czas wydział robił. Z drugiej strony wydaje mi się, że tutaj jest nawet bezczynność pana burmistrza w tej sprawie. Komisja rewizyjna dokonuje wszystkich przeglądów i sprawdza. No, dziwię się, że ten temat po prostu został pominięty. Bo jeżeli pan burmistrz w swojej wypowiedzi wszędzie zaznacza, że wydział nawet w pandemii pracuje 150-180%, to pytam się, co ten wydział wraz z panem burmistrzem robił przez tyle lat. Jest to według mnie niewykonanie uchwały, którą wywołała Rada. Wywołujemy następne uchwały dotyczące zagospodarowania przestrzennego poszczególnych wsi, a to zostało na boku. To państwo, żeście wydali decyzję na zabudowę, nie świadczy o tym, że wykonaliście uchwałę projektu przyjętego przez Radę. Bo państwo według tego, obserwując wasze poczynania, to powiem to oficjalnie, wy najpierw wydajecie WZ-ki, wydajecie pozwolenia na budowę, na terenach później robicie plan zagospodarowania przestrzennego, żeby zaktualizować to, coście przedtem dokonali. I to według mnie jest grubo nie w porządku. Szanowni państwo, ludzie na poszczególnych wioskach, przykładem tutaj podam nawet wieś Przedsław, podam wieś Rudnik, nawet nie są za tym, żebyście państwo robili tam plan zabudowy tego terenu. Na dzień dzisiejszy, o ile mi wiadomo, ludzie złożyli tam masę nawet protestów. Nie wiem, jak to zostanie rozstrzygnięte, ale analizując to wszystko ze spokojem, to widzę, że urząd, który jest po prostu i żyje z podatków mieszkańców ma głęboko w poważaniu. I to na pewno nie tylko ja zauważam, ale zauważa to szereg radnych, którzy na pewno głosowaliby i mieliby takie zdanie jak ja, ale niestety po prostu boją się unieść palca i zająć odpowiedniego stanowiska, albo postępują najlepiej po prostu tak, jakby mnie na sesji nie było, wstrzymuje się od głosowania. To jest najlepsze wyjście w tej sytuacji. I w związku z tym, szanowni państwo, jestem za tym,
żeby po prostu ta uchwała nie została po prostu wycofana. To jest uchwała, która zobowiązywała burmistrza, a zarazem wydział, którego nadzoruje pan burmistrz. I tutaj widzimy po prostu dobrze, z jednej strony pewnie pan burmistrz klaszcze w ręce, że istnieje pandemia, bo nie można ludzi wpuszczać do urzędu i to, co chcemy, to robimy. Ale niestety ludzie obserwują mimo to pracę urzędników i pracę burmistrza, którzy żyją niestety, ale po prostu z podatków społeczeństwa. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. To jak ja to mam rozumieć, że koleżanka wnioskuje o coś, czy nie? Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę. Opinia komisji, panie przewodniczący. Radna Augustyniak, proszę bardzo, bo się pytałem. Panie przewodniczący, jestem za tym, żeby po prostu uchwała ta nie została uchylona. Dalej, żeby ta uchwała była tak, jak po prostu przyjęła Rada. I jeszcze czekam na to, czy pan burmistrz w tej sprawie wyciągnie jakiekolwiek konsekwencje do pracowników tego wydziału. Bo to według mnie jest skandal. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Czyli rozumiem, że wniosku żadnego nie ma. To sugestia radnej tylko. Opinia pozytywna, tak? Komisji. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Szanowni państwo, panie przewodniczący, nie mogę tutaj rekomendować jednoznacznego stanowiska komisji, ponieważ tutaj także komisja nie wypowiedziała się w sposób jednoznaczny, czy głosy były za ustawą, za uchwałą, projektem uchwały, czy były przeciw, jedna osoba wstrzymała się. W związku z powyższym komisja nie wyraziła swojej jednoznacznej opinii i Wysoka Rada będzie głosowała bez opinii komisji. Dziękuję, panie przewodniczący, rozumiem. Szanowni państwo, wobec powyższego przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 50/584/10 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 21 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonych w miejscowości Baborowo. Proszę głosować. 7 za, głosy przeciw 10. Uchwała nie została przyjęta, czyli zostaje po staremu. Trzecia sprawa. Również chciałbym się odnieść do punktu 20 programu dzisiejszej sesji, a więc uchylenia uchwały. Jak państwo sami byliście świadkami, ta uchwała nie została uchylona i w związku z tym, że według nas mamy wrażenie, że rzeczywiście nie została wykonana uchwała przez tyle lat, chciałbym złożyć wniosek formalny do komisji rewizyjnej o wszczęcie kontroli w tej sprawie. Kto zawinił, czy słusznie było przyznane absolutorium dla pana burmistrza. No już bardzo dużo zostało powiedziane. Kolega Łukasz mnie wyprzedził. Powiem, że jakby popieram jego wniosek, by komisja rewizyjna zajęła się próbą uchylenia uchwały z 2010 roku.